dobry, Krzysiu Net. Od ostatniego filmu wrzuconego kilka godzin temu urosła mi trochę broda, ale nie będziemy o tym mówić. Przedstawię przepis na ciastka z ciasta francuskiego z masą makową. Tak, no tym razem bardziej sposób, nie przepis, ponieważ tam nie ma dużo do tłumaczenia. Tylko pokazuję na szybko, jak to zrobić. Mam nadzieję, że przyda się na święta. Może jeszcze ktoś nie ma dziś jakiejś potrawy zrobionej. Można też po świętach, może komuś trochę maku zostało. Więc jak zwykle zapraszam do kuchni. Składnikami są gotowa masa makowa, bakalie i ciasto francuskie. Bakalie przesypujemy do masy makowej. Można samemu robić masę makową, ale jest dość dużo męczarni z mieleniem tego maku, gotowaniem, potem z mlekiem. Tak więc dodaję bakalii dość dużo i mieszam. Już po wymieszaniu pokażę, jak resztę zrobić. Masa już jest wymieszana i mamy już pokrojone ciasto francuskie. Kroimy nożem na takie części, to jest około 7-8 cm w przybliżeniu kwadraty. I teraz na każdy taki kwadracik dajemy troszkę masy, tak żeby fajnie można było to złożyć. Składać można w różny sposób, można jak pierogi, można też po prostu robić takie, najłatwiej chyba taki trójkąt. I rogi szczepić. I tak z każdym ciastkiem, z każdym kwadratem. I wrócimy do filmu, jak już będą wszystkie poskładane. Ciastka już są ulepione. Zrobiłem też takie prostokąty, też całkiem fajnie wychodzą. I każde ciastko nakłuwamy raz albo dwa razy widelcem, bo to jest dość mokra masa i może nam się zapiec w środku. Tak to się szybciej upiecze, nie będzie takie strasznie mokre. I jak już wszystkie ciastka poprzebijamy, wsadzamy do piekarnika, najlepiej do nagrzanego, na około 15 minut. 200 stopni Celsjusza, 15 minut, może nawet krócej, do zarumienienia się ciasta francuskiego. I to już będzie wszystko. Po 15 minutach ciastka są gotowe. Wyszły dwa takie talerze. To jest, tak jak mówiłem, to był taki szybki przepis, ale też szybka potrawa i bardzo dobra. Zostawiamy to potem do ostygnięcia na jakieś 15-20 minut. No to akurat słabo widać, bo jeszcze są ciepłe i źle się kroi, ale właśnie no, mak w środku jest dowód. I tak to wygląda. To jeszcze raz wesołych świąt i dziękuję bardzo. Widzimy się pewnie jeszcze przed Nowym Rokiem. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.